Witam na moim kanale modelarskim. Tym razem ponownie z klubu Air Combat Kraków, z modelarni, gdzie przy okazji renowacji modelu Spitfire'a chciałbym pokazać, jak wykonać taką kabinkę na zasadzie termoformowania. Model, jak już kiedyś wspominałem, został uszkodzony. Teraz właśnie jest naprawiany. Udało się go już okleić, udało się zrobić maskę silnika. Udało się też już zrobić kabinkę. Oryginalna wygląda niestety tak. No wiadomo, model po uderzeniu właściwie została całkowicie skasowana. Ale chciałbym pokazać, jak wykonać tego typu kabinkę metodą obkurczania butelki PET. Zapraszam. Aby wykonać kabinę, potrzebna jest taka forma, która nazywa się kopytem. Nie uda się zrobić kopyta do formowania termicznego z materiałów miękkich, takich jak styrodur czy styropian. Bardzo łatwo by się go oszlifowało. Podobnie jak pokazałem to w przypadku maski silnika, prosta styrodurowa forma do wykonania w 20 minut pozwala wykonać potem laminat. Ale żeby obkurczyć materiał, obkurczyć butelkę i zrobić tego typu kabinę, i zastąpić tą starą, uszkodzoną, potrzebna jest forma bardzo twarda, tak zwane kopyto. Ja to kopyto dostałem od kolegi, którego przy okazji serdecznie pozdrawiam, Krzyśka Modelarza z forum modelarskiego. Przysłał mi ten element, też wykonując model Spitfire'a z De Agostini. Nie podobał mu się ten oryginalny kształt kabiny, faktycznie dostarczony w zestawie nie, zupełnie nie odpowiada jakby kabinie Spitfire'a, więc wykonał kopyto. Bardzo wysokiej jakości jest to kopyto, ja już odbiłem na tym jedną i drugą kabinę, a dzisiaj pokażę, jak do tego się przygotować i jak zrobić to, żeby faktycznie z odpadowej butelki PET udało się zrobić tak pięknie wyglądającą kabinę, praktycznie makietowa kabina do modelu Spitfire. Zaczynamy. Do wykonania kabiny modelu samolotu, jak wspomniałem, potrzebne jest kopyto. To wykonane jest z balsy. Jest robiony stelaż ze sklejki. W przypadku kopyt styrodurowych do laminatu można zrobić to z kartonu. Tu akurat jest stelaż ze sklejki, wypełniony balsą, przeszlifowany. Jest to bardzo twardy, solidny klocek. Na tym będziemy obkurczać element. Potrzebna oczywiście jest butelka PET, klasyczna butelka po napoju. Warto czasami zbierać takie butelki. Jedna czy druga może nam się przydać. Obcinamy dęko. Oczywiście opalarka, którą się posłużymy w czasie tego procesu, i kilka klocków drewnianych, które tutaj służą po prostu zaklinowaniu tego kopyta w butelce. Rzecz jest stosunkowo prosta, bo gdy już mamy kopyto, które tutaj jest podstawą jakby całej tej operacji, to wystarczy go dobrze zaklinować w butelce. Musi być absolutnie unieruchomione, bardzo sztywno, bardzo mocno, aby materiał się mógł obkurczyć. To miałem klocki, którymi posługiwałem się ostatnio, ale widzę, że tym razem butelka jest z innego napoju i ma nieco inną średnicę. Może spróbujemy jakiś inny klocek. O, ten może będzie pasował. Musi to być po prostu bardzo mocno upchane, tak żeby się już nic nie udało przemieścić. No i teraz będziemy powolutku ogrzewać. Polietylen, który powstaje w czasie, butelka z polietylenu powstaje w czasie formowania gorącym powietrzem pod dużym ciśnieniem, ale materiał ma swoją pamięć. Teraz przy podawaniu temperatury on zacznie wracać do tej swojej minimalnego kształtu. Oczywiście ten element jest wtedy znacznie grubszy niż sama ścianka butelki, bo on się po prostu ugęstnieje, ten materiał, i obkurcza się, ale zaraz uzyskamy taki sam kształt kabiny, posługując się opalarką i obkurczając butelkę polietylenową na formie. Staramy się grzać w jednym miejscu, tak aby dochodziło do obkurczenia. Ale uważamy, aby nie przetopić materiału.
widać jak materiał znika właściwie po temperaturze. Gorące. Termoformowanie przebiega bardzo sprawnie, to jest właściwie minuta i widać, że idealnie kabina została odzorowana z polietylenu. Zaraz jak to przestygnie, bo jest jeszcze gorące, obetniemy i dostaniemy dokładnie taki element. Zaraz porównamy, czy są identyczne, ale na tej zasadzie, mając takie kopyto, można wykonać kilka kabinek. Więc jeszcze raz dziękuję tutaj koledze Cieśkowi, że mi właśnie to kopyto podesłał, ponieważ systematycznie budujemy tu kolejny takie modele, jeden jest naprawiany. Tutaj powstaje taki model budowany przez kolejnego modelarza. Kolejny Spitfire De Agostini z silnikiem ASP. Ten model będzie tutaj, myślę, że za jakieś 2 miesiące, 2 lub 3 miesiące gotowy. Oczywiście nie ma możliwości wyjąć teraz tych elementów w inny sposób, jak po prostu rozcinając butelkę. Ona, ponieważ się skurczyła, zrobiła się znacznie grubsza i wcale nie tak łatwo przeciąć. Ale już udało nam się zdjąć zapierający klocek. To jest jeszcze oczywiście w tej chwili dużym nadmiarem, ale obetniemy teraz koniec. Praktycznie mamy już kształt kabiny. Odcinamy jeszcze samą zakrętkę. Myślę, że tutaj posłużę się chyba nożyczkami, bo nie wiem, czy mi się to uda odciąć nożem. Udało się. Jak widać, ale praktycznie to była ta pierwotna, to jest druga identyczna kabinka. Pasują, oczywiście ta jeszcze jest lekkim nadmiarem, w tej chwili trzeba ją dociąć już do modelu, ale w ten sposób ze starych budelek możemy zrobić sobie 2 lub 3 kabinki, w zależności jakie mamy możliwości uszkadzania naszych modeli. Jak ktoś lata lepiej, to oczywiście nie ma takiej potrzeby, wykona jedną i służy przez całe lata, ale czasami, tak jak tu w przypadku modelarni, młodzi modelarze no czasami lądują niepewnie i kabinkę trzeba naprawić. I w tej sytuacji posiadanie takiego kopyta jest rozwiązaniem właściwie idealnym. Można formować takich elementów bez liku i z odpadu. Butelka dostaje niejako drugie życie i służy modelarzom. Myślę, że zachęci to do wykonania takich prostych elementów jak zrobienie kopyta. Oczywiście to jest kopyto skomplikowane. Spitfire miał specyficzny kształt kroplowej bańki właściwie centralnej części tej kabiny, ale prosty element można wyszlifować z kawałka nawet takiego drewnianego klocka, dopasować do modelu, a następnie taką metodą opalarką powolutku wygrzewając butelkę PET możemy uzyskać kabinę. Także dziękuję za oglądanie filmu, zapraszam do subskrypcji, komentowania i piszcie, co mogę jeszcze Wam pokazać, jeśli chodzi o technikę modelarską, co mogłoby pomóc kolejnym modelarzom w budowie ich modeli.